Sytuacji, w której to nisko takie ponure, z jednej strony jest okropnie ponure, że można prowadzić tak trwałą, brudną kampanię, bo to się w zasadzie jest nie do porównania z czymkolwiek. No to Trump wysiada po prostu, a z drugiej strony jest jakaś taka ogromna mobilizacja tej części społeczeństwa, która ma wyjść z tego całego bagna. To są na przykład jest na przykład diaspora, rozumienie, że działacze patriotę setki tysięcy Mołdawian, którzy żyją we Włoszech, czy w Hiszpanii, czy w Niemczech, czy w Rosji nawet. No akurat ci w Rosji też niekoniecznie wszyscy byliby za dodolne, chociaż oczywiście oni na pewno są bardziej tacy prorosyjscy z tego tytułu. Może by chcieli, natomiast więcej to jest mobilizacja, jest też zresztą bardzo malownicza, na przykład, ponieważ ci ludzie jednak są dosyć niebogaci, no ci, którzy tam siedzą na budach, oni zarabiają ci pieniądze, przesyłają do kraju, w związku z tym dla nich czasem powstają problemy. Problem polega na tym, że te sieć placówek dyplomatycznych mołdawskich na świecie no jest dosyć uboga, w związku z tym są bardzo dużo miejsc, gdzie są właśnie ci Mołdawianie, którzy tam pracują, natomiast takiej placówki nie ma, w związku z tym trzeba się gdzieś udać, to jest kosztowne, trzeba nawet ich przenocować i tak dalej. I zainicjowały inne organizacje właśnie tych pracowników pracujących na Zachodzie, zorganizowały taką akcję Adoptuj Głos. Polega na tym, że jeżeli ktoś ma jakieś możliwości, typu na przykład ma w miarę spore mieszkanie, prawda, zanocował koleżkę, zanocował takich, którzy przyjadą. Jak jedzie samochodem, prawda, gdzieś tam się przemieszcza, żeby głosować, to żeby zabrał innych ze sobą i tak dalej, i tak dalej. I to ma olbrzymi zasięg, ktoś na przykład w internecie oczywiście dzieje, prawda, i jest to taka akcja niezwykle ładna po prostu. No. Poza tym ta organizacja właśnie mołdawska wystąpiła do tanich linii lotniczych w tych dniach wyborów, ten weekend wyborczy, otworzyli no, specjalny tak ad hoc, prawda, linie loty do, albo do Kiszyniowa, albo nawet i między jakimiś miastami w Europie na rzecz właśnie tych głosujących. No to jest rzeczywiście zastanawiające i ciekawe, a równocześnie mnie ciekawi, czy można powiedzieć, że to jest jakieś, nie wiem, takie patriotyczne przebudzenie, że to jest coś, co przypomina jakiegoś rodzaju, nie wiem, nie chcę tutaj snuć porównań do Majdanu, bo to pewnie byłoby przesadzone, ale porównanie to jest zupełnie inne. To bardzo precyzyjne, że to jest niesłychanie zbliżone do tego, co się działo w Rumunii dwa lata temu, kiedy wybrano Klausa Johannisa. To był to dokładnie jakby podobna dynamika była tego. I dlatego mi się wydaje, że i nie jest wykluczone jednak, że ona wygra, chociaż jest to oczywiście mniej prawdopodobne. Tutaj sytuacja nie jest dokładnie identyczna. Natomiast coś w tym jest. To znaczy, jest coś takiego, że społeczeństwa czasem właśnie taka nadzieja wstępuje w ludzi, prawda? Że coś po prostu jednak zmienił w wszystkim. I ta nadzieja zresztą na różne sposoby owocuje. Czasem owocuje w sposób dość kontrowersyjny, prawda? Bo niewątpliwie taka nadzieja na zmienienie czegoś, no, co nastręcza wiele wątpliwości, jak sytuacja polityczna w Stanach Zjednoczonych ta pchnęła do głosowania na Donalda Trumpa, prawda? Więc to różne czasem ujście ma. W ogóle nie znalazło ujście naprawdę dość konstruktywne, bo wybrali dość rozsądnie prezydenta. Tak, tylko wprawdzie teraz nie za bardzo lubią, ale to jest przyczyna. Jakby trochę poza merytorycznych, bo on jest Niemiec po prostu i nie jest człowiekiem południa, jak przemawia, to mówi trzy zdania, jak już nie ma nic do powiedzenia, to wyjdzie. A oni lubi bardzo Basescu, który gadał, długo obrażał różnych ludzi, ale był malowniczy straszliwie, prawda? Ale to są takie inne kwestie, natomiast rzeczywiście to głosowanie na Johannisa było bardzo rozsądnym głosowaniem i było efektem właśnie takiego przebudzenia wielkiego. Czyli można powiedzieć, że tutaj jest pytanie, czy Maja Sandu zdała się jakby przebić przez całą tą masę oszczerstw, które się pojawiają pod jej adresem. No tak.
tak, bo to jednak posiadłości. Na pewno działa. To znaczy na pewno kościół wybudowano przez jego ojca Aleksandra. To był Kościół Świętej Jadwigi. I akurat znowu kolejna jest dalej od Kiszyniowa na przykład, znaczy w małym miasteczka i małe wsie, Jan Onuf, na różne, mnóstwo różnych ludzi, w miejsce tego spalonego takich starszych, kościoła, prawda, na przykład wybudować bardzo kopię świątyni opatrzności. Obok, jakim powiedział, oczywiście tak wielki nie był w stanie wybudować z powodu kosztów, ale jednocześnie taka monumentalna budowla w maleńkim miasteczku, wtedy to było maleńkie miasteczko, w tej chwili to jest po prostu chyba nawet gdzieś jest na prawach miasta, na prawach każdy gminna w ogóle forma. Więc było to niemożliwe, ale zaprosił projektanta Kuckiego i ten przeprojektował, dokładnie odwzorował projekt w skali czterokrotnie mniejszy. I ta wtedy nie powstała. I ona istnieje, stąd się wzięło, dokładnie, ona dzisiaj istnieje. Do układu takiego geograficznego, to nie akurat mówimy też te ostatnie kilka lat, od kiedy właśnie doszło do władzy. Doszła do władzy ta koalicja prozachodnia, proeuropejska. To jednak, to nie jest tak, że wszyscy politycy byli wysługiwali się, prawda, oligarchom, zresztą nie jednemu, tylko dwóm, bo drugim co nieco był premierem. Jak ta świątynia by wyglądała? Ale w Latwiatu siedzi w więzieniu, bo nie powstała. Większy oligarcha nie powstała, na terenie stolicy. Nie manewrował, że ten konkurent wylądował w więzieniu, prawda, bo jemu zależono. Ale w Latwiatu zarecowali tam Liberalno-demokratycznej, zdaje się, Maja Sandu była członkiem. Tak. I to jest w tej partii, ja sam znam szereg różnych polityków, którzy są bardzo przyzwoitymi ludźmi w ogóle. A więc nie mówiąc o innych partiach, których też tacy się zdarzają, prawda? Więc i właśnie to nie jest tak, że wszyscy są tak dalece skłonni, że cały ten świat jest tak jak gdyby tak kontrolowany przez tą oligarchiczną, że to się tam już nie przeciśnie, prawda? I że Maja Sandu tam wchodząc musiała się umorzyć, nie? Ale rozumiem, że tutaj można pewnie sobie zadawać pytanie, na ile ona rzeczywiście się zdystansowała z tego kiszdołu. I w tym momencie zdystansowała się wyraźnie, bo ona wystąpiła po prostu z tej partii, założyła własną. I tam jest jeszcze jedna rzecz, którą warto powiedzieć, że od pewnego czasu jest taki ruch, który przybrał postać protestów ulicznych w pewnym momencie, ileś tam miesięcy temu, który się w ogóle nazywa Kościół, stoi zupełnie nowy polityk, który się nazywa Andrzej Nastazy. I to jest od razu też powiązane z tym, co się który to Andrzej Nastazy bardzo w tej chwili ze współpracującym w ogóle wycofał z kandydowania w wyborach przed pierwszą turą. I jeszcze paru innych się wycofało i katedra, ją, tak powiem, wylansowali jako taką osobną kandydatkę tego ruchu antyoligarchicznego. I ciekawe, że na przykład taki Michał Kimpu, który jest przywódcą partii liberalnych, która jest bardzo prorumuńska i prozachodnia i antyrosyjska, nie wycofał swojej kandydatury, tylko kandydował, co mu przyniosło 1,8% głosów. I w ogóle wszyscy zostali tam strasznie mało, oprócz właśnie oprócz i Dodona, i jeszcze jednego kandydata takiej partii Kończarskiego-Losu, który jest bardzo prorosyjski, to jest niebezpieczne. On dostał 6% głosów, najwięcej z tych wszystkich, którzy i to może być ten elektorat, który teraz zasiada Dodona. Dziękuję bardzo, bo w Unii Lwów publicysta i dyplomata był ambasador Polski w Rumunii, był ze mną w studiu. 13.40 za chwilę informacje. Dzisiaj do studia niewielkie wydarzenie, w którym pojawiają się zdjęcia tejże właśnie kapliczki. Jest zdjęcie z maja 1984 roku i widać cegany łuk przysypany z wałami ziemi. Radio Tok FM, pierwsze.
jeszcze radio informacyjne. Dziękuję za zaproszenie mnie tutaj, ponieważ są świętym filarem, są świętym kopaczem w ogrodzie botanicznym. Jestem związany również silnie emocjonalnie jako pracownik Wydziału Biologii. Z roku Częściowo miała zabezpieczenia, częściowo się po prostu nagromadziła z liści i tak dalej. Porosła wielkimi krzakami, drzewami. I myśmy to wszystko zwierzę sami. Uwoziliśmy małymi samochodami tą ziemię. Małymi samochodami, tymi drogami po prostu. Tak, no. W każdym razie chciało nam się po prostu wiele rzeczy zrobić. I dzięki temu została wyremontowana. Na wieżę w zwierzę zaprasza sponsor. Wywoziliśmy po pętelę, gdzie pomy dachnia maluchem przejazdem spod Zamku Królewskiego, bo tam był jeszcze składowany takie zachowane wapno. Ale pokazuje to, że tą świątynię myśmy chcieli również rozbudować, żeby to było miejsce rzeczywiście szczególne. Dlatego, że to, co wspomniałem o tym 1916 roku, czyli odbywały się tam uroczystości również oficjalne, uniwersyteckie. Dzień dobry. Za przyzwolenie władz niemieckich, czyli też oficjalnie były wyrażone zgody. Ale tradycją jest, że pod tym filarem odbywały się również spontanicznie spotkania ludności. I ono odbywało się do dzisiaj. 3 maja o godzinie 12 zawsze przychodzi grupa kilkudziesięciu osób, aby uczcić to miejsce, znaczy, aby uczcić w tym miejscu konstytucję 3 maja. I kiedy miałem przyjemność odbudować ten filar, oczywiście to się potem włączyło, potem był stan wojenny i to skończy, więc włączyło się więcej osób, ale to jest nie tylko, dlatego że przy okazji odbudowy tego filaru, żeby jestem, no, ale może zacznijmy rzeczywiście od samej polityki bliskowschodniej i mam wielką satysfakcję, że udało mi się to wtedy zrobić. Ważne pytanie. Prowadziłem pierwsze w ogóle w historii badania obrazowe, nie niszczące budynku, na przykładzie tego filaru. Pytań i odpowiedzi i domniemań dotyczących czyli nie tylko prosta odbudowa w sensie rzemieślniczym, ale również w sensie intelektualnym. Dlatego, że wtedy po raz pierwszy robiłem, może w historii chyba, tylko w Polsce na pewno, badania radarem. 82 rok. Badania radarem wnętrza. Teraz już jak takie badania radarowe, no dobrze, że to długości fali, to ta wiązka idzie głębiej lub krócej, ale udało nam się zobaczyć, co jest w środku, jaki jest stan, jakie jest zawilgocenie, czy tam są stałe cegły stałe, jak to wszystko wygląda. Oprócz tego były robione badania w mikroskopie elektronowym próbek pobrany z wnętrza. Robiliśmy endoskopię. Także jednocześnie był to przykład prowadzenia badań zupełnie w nowej formie, intelektualnie wykraczający poza standard konserwatorski wcześniej. Do lat 80. do stanu wojennego i do współczesności. Wróćmy jednak do międzywojnia. Rok 1918 Polska. Znaczy, 1918 odzyskanie niepodległości i historię mamy. Rozpisany konkurs, ruszają prace i znowu prace zostają przerwane. Tym razem przez wybuch II wojny światowej. I prace, no tutaj możemy mówić jeszcze o całym szeregu różnych pomysłów. Bo 1920 rok to jest podjęcie, znaczy złożenie wniosku w sprawie wybudowania kosztem państwa, jestem razem. Formalnie na kosztem państwa wybudowanie świątyni i tutaj było 10 takich wręcz punktów, które tutaj mówiły. Jeden z tych punktów mówi, że kościół ten będzie wybudowany w Warszawie na koszt państwa. Miejsce ma być wybrane przez komisję, złożoną tam z przedstawicieli kościoła i marszałka, wicemarszałków i tak dalej, i tak dalej. Czyli mamy pierwszy moment. Zmienia się miejsce. Nie w tym miejscu, które było, ale nagle następuje próba znalezienia innego miejsca. To jest też bardzo interesujące, ponieważ w tym momencie widzimy początek ewolucji zarówno tej duchowej,
Światowej, jako wotum, ono się też czasem zmienia, ale również topologicznej, zmiana geograficzna, innego miejsca. I w każdym razie tych miejsc miało być wiele, potem oczywiście powstał konkurs. Miało też powstać wieczyste stypendium na odprawianie codziennej mszy w intencji pomyślności Rzeczpospolitej i za duszę wszystkich Polaków, którzy zginęli w walkach o odzyskanie niepodległości ojczyzny, albo w czasie niewoli zostali zamordowani przez zaborców. Czyli intencji tutaj nagle przybywa i one są sformalizowane, one są uchwalone przez, znaczy już wyższa ranga przez Sejm. I w tym momencie poszukuje się również innego miejsca, co jest dla mnie bardzo właśnie ciekawe, jak to się dzieje. I jednym z tych pomysłów na miejsce było postawienie świątyni obecności, świątyni opatrności na miejscu przyszłej polityki, znaczy soboru świętego Aleksandra Nowskiego, czyli tam, gdzie jest ojcem, tam, gdzie jest w tej chwili plac zwycięstwa. W tysiącu to było przedtem, ten sobór jeszcze istniał. Odchodzenie od tego, co jest, kiedy padła ta propozycja, dość już ustalonym, bo został rozebrany w 1925-26. Czyli zamiana tego soboru, wykorzystanie w części jako kościoła katolickiego, zamiana soboru na kościół katolicki i przekształcenie go w świątynię opatrzności. Sądzę, że w tym też jest bardzo ciekawa idea, dlatego że w ten sposób nastąpiłaby jak gdyby zamiana. Znaczy cały czas się mówiło o tym, że ten sobór, ta cerkiew na placu miała dominować nad Warszawą. I postawienie właśnie, nie postawienie w miejscu, ale zamiana jej na kościół opatrzności byłaby jak gdyby taką formą wyzwolenia, prawda? Więc wydaje mi się, że to był też bardzo ciekawy pomysł i o tym też warto tutaj było wspomnieć. To byłaby taka symboliczna zamiana znaczeń. Symboliczna zamiana znaczeń, jak gdyby odczarowanie i niewoli. Znaczy ja rozumiem, że nie wiem, co to są dobre słowa, bo nigdy w takim przypadku te słowa do głębokości przeżyć i do rangi nie są tak ważne, ale właśnie w tym znaczeniu chyba można to rozumieć. Więc to jest bardzo, bardzo uważam takie ciekawe. Ale w rezultacie już po zburzeniu tego soboru jednak on został całkowicie rozebrany. Już ta idea nie powróciła wybudowania nowego, czyli już nie było tej zamiany, o której przed chwilą powiedziałem. O tym się nie pisze, ale ja sobie tak wyobrażam, że to miała być taka forma zamiany. I w 1920 roku ostatecznie zdecydowano, że Kościół Opatrzności Bożej powstanie w zupełnie innym miejscu. Czyli mamy trzecią, tam kolejne miejsce, pamiętamy, czyli ta Kalwaria, zakończenie Kalwarii Ujazdowskiej. Znaczy, obok zakończenia. Potem mamy cały czas to miejsce, gdzie ten filar. Cały czas to miejsce uroczystości, one, znaczy uroczystości obchodów, miejsce spotkań, miejsce patriotycznej manifestacji. Tutaj mamy nagle na placu Saskim i w rezultacie w 1928 roku ostatecznie zdecydowano, że świątynia opatrzności jako wotum narodowe powstanie, znaczy zostanie wybudowana na polu mokotowskim w tej części bardziej takiej zachodniej. I w rezultacie 11 listopada 28 roku na Rakowcu, w miejscu, gdzie w myśl uchwały Sejmu Ustawodawczego miał być wybudowany Kościół Opatrzności, odbyła się uroczystość poświęcenia krzyża. I pamiętam, że potem był to taki wielki głos, który został, który był wtedy w tym miejscu. I tym razem programu atomowego Iranu, czy ono zostanie utrzymane pod co do projektu również toczyły się dosyć poprzez długi czas nie można było zdecydować, który tak właściwie miałby nie wiem, czy były takie, znaczy one były bardzo silne, ale bardzo mało prawdopodobne, chyba nie były burzliwe w stosunku do tego projektu. Dlatego, że jesienią 29 roku, czyli ten rok po tym ustanowieniu miejsca, wybraniu miejsca, rozpisano wreszcie konkurs, projekt, znaczy konkurs na projekt świątyni opatrzności. I ponieważ to miało być miejsce reprezentacyjne, to oczywiście nadano tę pewną rangę. Na konkurs minęło 58 wpływanie propozycji na politykę bliskowschodnią, przynajmniej tak jest, który takie jest wybrano i tutaj się już zanotowałem, które, bo to wydaje mi się, że warto przypomnieć tych architektów, to był Konrad Kniecki, Jan Koszyc, Kielicz, Zdzisław, Mączeński. I oni wszedł, ale i tak najwięcej uznania zdobył projekt Kniewskiego. Tyle tylko, że projekt nie uzyskał zgody, znaczy akceptacji, nie zgody, akceptacji władz kościelnych, ze względu na formę.
Śmiecki zaprojektował coś bardzo takiego ciekawego, mianowicie w przypadku prezydenta Baracka Obamy i jego administracji ta polityka nie zawsze dobrze wychodziła. Próbują znaleźć się w pozycji takiego zewnętrznego gracza, który może stawiać raz na stronę szyicką, raz na sunnicką i w ten sposób wpływać na to, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. No, pamiętajmy, że strategicznym celem, jak się wydaje, Donalda Trumpa jest nie redukcja zaangażowania Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Ale za mało przypomina to dość czytelnie rysuje się z programu politycznego Trumpa. Wielkie pole marszowe, państwem wspierającym reżim Baszara Asada jest Iran i jakiekolwiek państwowe, czyli w ogóle monumentalna dzielnica, monumentalne założenie. To pole marszowe w pewnym sensie jest również nawiązujące do pola marszowego, które miało być projektowane przez zamkiem ujazdowskim. Ale w pewne idee one się powtarzają. To Rzeczpospolita, pole marszowe i tak dalej. I w tym momencie, jeżeli ten konkurs nie został rozstrzygnięty, tutaj powstaje nowa koncepcja stworzenia monumentalnej dzielnicy nowej administracji. Wydaje mi się, że rządowej, ten zasadniczy wektor, ale jednocześnie umożliwiającej którą obserwujemy od czasów pierwszej kadencji. I ta świątynia nagle przestała być tylko świątynią, będącą w jakimś miejscu usytuowaną, no ale miała być także zwieńczeniem całej tego, kto jest, wielkiej kto mieszka, osi, kto jest która prowadziła od placu Donald Trump, który na rozdrożu, no, jest kandydatem, pobliżu, który doszedł do władzy aż do tej świątyni. Jednak no, należy czym, spodziewać się tego, postawiono tego troszeczkę nowe wymagania. Ograniczenia jednocześnie Śmiewski, kiedy projektował, kiedy po raz drugi rozpisano konkurs, a bardzo mało zaczął projektować, w gruncie rzeczy nawiązał do swojego pierwszego projektu. Polityka zagraniczna Donalda Trumpa będzie się przedstawiała i to jest jednak zgadywanka. Nie pamiętam, ale to przedtem było na 20 tysiącach metrów kwadratowych, więc ogromna przestrzeń dla tej świątyni, to została troszeczkę ograniczona z powodu budowy tych innych obiektów, również kościelnych, czy rządowych i tak dalej, to wszystko miało postać na tej jednej przestrzeni. No to co wiemy tak naprawdę, jeżeli chodzi o wątek blisko wschodni, to to, że tego projektowanego pola marsowego, póki co on tworzył strukturę troszeczkę lżejszą. Całą tą wielką, wyniosłą bryłę przesunął bardziej ku frontowi. Ale to też jest jeszcze ciekawe. Tam zostały zaprojektowane dwa ołtarze. Choć mają doświadczenie w polityce zagranicznej, a drugi na zewnątrz, aby w mszy mogli uczestniczyć jednocześnie rozwiązania kontrolowane wtedy przez jednocześnie przez księży i wewnątrz czy na zewnątrz, bo wtedy nie było telebimów. To trzeba inaczej wyobrazić, jak to było kiedyś, ale miał być dwa ołtarze, czyli jeden zewnątrz, a drugi dla osób, które by się gromadziły na zewnątrz kościoła. I w tym miejscu musimy nieco przyspieszyć, bo zostało nam amerykańskiego polityka, czy członka establishmentu, który miał duże doświadczenie z Bliskim Wschodem, póki co, więc no więc tak, tak jak pan redaktor wspomniał, no jest spora, zagadka jest spora. Dziękuję bardzo, dr Łukasz Federek z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego był państwa i moim gościem. Także proszę państwa, same świątynie to Polsce, a Makryna Mieczysławska jechała. I teraz tak, ci wszyscy inwigilujący Polskę Żydzi z Ameryki i tam ci od Facebooka, ci od Google. No, inwigilacji w każdym bądź razie. Jak się zawiedli, jak się strasznie zawiedli, a myśleli, że Clinton, a bo tam są chytrzy w Ameryce te skarcy, którzy by chcieli, żeby była Clinton, żeby Polskę poddać w stan oskarżenia, proszę państwa, no bo sprzeniewierzyli majątek Żydom, a przecież tutaj nie są Żydzi, tylko są no, katolicy.
wszyscy raczej wierzący, bo mówią raczej, że Żyd to nic nie wierzy, skoro oni już samego tego Jezusa Chrystusa zabili. No 2000 lat temu, niech będzie 2,5 i co? Fakt faktem, że skoro swojego człowieka zabili, no to o czym my tu mówimy? Diabeł nimi rządzi, pomiata. I teraz tak, myśleli, że Pana Boga złapali za nogi, diabła za ogon, bo jak już raz gdzieś ktoś kiedyś coś dał, że Jahwe przymierze z nimi zawarł, to już tak cały czas będzie. A oni będą łamać prawo i będą mieli gdzieś to wszystko, bo po swojemu, przepis ludzki. Rozumiecie Państwo, co Jezus tłumaczył, że znieważyliście prawo Boże wyuczonym przepisem ludzkim. Albo przez wyuczony przepis ludzki. To wielokrotnie ta sentencja, ta myśl pojawia się w Piśmie Świętym. Nawet w Księdze Izajasza, 732 rok przed naszą erą. Co tam jest napisane w pierwszym rozdziale Księgi Izajasza? Że waszych świąt nienawidzi dusza moja, mówi Jahwe, stały mi się ciężarem i obrzydliwością. Dlaczego? Dlatego, że to wszystko są wymysły ludzkie, a co człowiek może? Nic nie może. Może na chwilę cyganka przyjdzie, ciebie oszukam. Teraz mohery przejęły pałeczkę. Kombinują tu różnymi trójcami, duszeczkami latającymi w kościele. Była Biblia dla ubogich, średniowiecznym, nie średniowiecznym. Wiadomo, że jak chłop ze wsi przyszedł do kościoła, to musiało się wszystko ruszać. Wszystkie laleczki musiały się ruszać, a cudowne być. Laleczki cudowne. Także rozumiecie Państwo, o co chodzi. Telewizory no. Smart, laptopy, także to się wszystko, AGD, laptopy, super, tutaj wszystko kręci się. Firma T-Mobile nad Warszawą niczym pluskwa jeszcze przed, czy może już, przedmilenijna. Ja mam do zapłacenia, proszę Państwa, do 8 listopada na T-Mobile 550 zł zapłacę to we środę. Ale oni już tak patrzą, że nie znaleziono serwera, już tu mi obniżyli. Ja nie potrzebuję teraz już tak bardzo dużo przesyłać tych filmów na internecie. Ale oni już tu wzięli, już obniżyli. A już szybko. Ja napisałam, że 16. No bo oni ciągle. A wczoraj byłam nawet w tym T-Mobile w Złotych Tarasach, ale człowiek nie jest w stanie wszystkiego, zwłaszcza, że i na poczcie tam przeszkadza. I bezdomni stoją, przeszkadzają. Powinna być ochrona na poczcie. Nie ma ochrony, nie ma standardów. To już dla ludzi niepełnosprawnych to jest wielki minus, bo człowiek niepełnosprawny przyjdzie i jakieś dziadygi ujadają, coś tam komentuje, coś gada, coś nawet podchodzi przy tej kobiecie urzędniczce. Ona momentalnie powinna wezwać ochronę. To ja wyskoczyłam z tego wernisażu, z tej dziadowskiej 6, tam też takie samo dziadostwo jak i na tej poczcie, na linii ulica Wolska. Ulica Wolska, jak kiedyś do Mormonów jeździłam. Ciemna ulica, taka sama jak i dobra. Ciemna i zacofana. Taka sama jak i nowy świat, może ciut bardziej tam jasny, świeci się. Ale wszędzie w Warszawie jest ciemno. I teraz o co chodzi? Jak żył Jan Maciej Witek Rokita, to właśnie mówił, że wszędzie tu w Polsce jest ciemno. W każdą niedzielę w Europie jasno, a tu w Polsce ciemno. Taryfy ulgowej nie będzie. Taryfy ulgowej nie będzie, jakieś żydowskie radio, to rozumiesz? Autopromocja. Co on tu gada, że taryfy ulgowej nie będzie, zobacz. Na święto trzeba mówić, że będzie taryfa ulgowa. Wielkie święto. Zapraszamy do świątyni Opatrzności Bożej. A on mówi, taryfy ulgowej nie będzie. To kto to jest? No. Marsz Narodowców i Marsz Andrzej. Tu ona reklamuje, niby mówi Marsz Narodów, a co innego myśli, bo ona tylko przekazuje, jako służebniczka diabła, przekazuje informacje. Ksiądz Rydzyk mówi, że kto komu płacą, ten przekazuje. Teraz
Zagrożona Ukraina, wspólne świętowanie za dwa lata, dziś reportaż do KFM śledzą i oficjalną obchody i liczne dalekie od wspólnej demonstracji. Zespół Donalda Trumpa przygotowuje przejęcie administracji USA. Prezydent Elect szuka kandydatów do swojego gabinetu. Państwa Unii po raz kolejny przedłużają kontrolę na niektórych wewnętrznych granicach. Prezydent Andrzej Duda apeluje do wszystkich partii politycznych o wspólne uczczenie setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Mówił o tym podczas uroczystości przed grobem nieznanego żołnierza. Prezydent zapowiedział, że złoży specjalny projekt ustawy o narodowych obchodach setnej rocznicy niepodległości państwa polskiego. Ustawa przewidywać ma powołanie komitetu obchodów, w skład którego zgodnie z pomysłem prezydenta mieliby wejść przedstawiciele wszystkich parlamentarnych partii politycznych oraz tych, którym nie udało się dostać do Sejmu, ale zdobyły co najmniej 3% głosów. To na przykład partia Razem. Abyśmy pokazali, że jako jedno społeczeństwo, jeden naród może już za rok, ale przede wszystkim w tym roku wielkiej rocznicy, nie tylko byli na jednych uroczystościach obchodów setnej rocznicy niepodległości, ale abyśmy mogli wszyscy razem pójść także i w jednym marszu. I abyśmy razem krzyknęli jednym głosem: niech żyje niepodległa Polska! Mówił prezydent Duda podczas uroczystości z okazji Święta Niepodległości. Marsze i Parady Niepodległości organizowane są w większych polskich miastach i to w większości polskich miast, tylko w Warszawie w sumie ma być ich około 20 równo. Właśnie teraz w centrum Warszawy rozpoczyna się więc poprzedzający Marsz Niepodległości organizowany przez środowiska narodowe przy Rondzie Dmowskiego. Jest reporter TOK FM Tomasz Węska. To mówi, daj powiedz, ilu ludzi przyszło na tę demonstrację, jaka jest jej trasa? No na pewno jest już około 400 tysięcy osób i myślę, że będzie więcej, bo uczestników wciąż przybywa, zbliżają się dużymi grupami po kilkanaście osób. Organizatorzy zgłosili im udział 50 tysięcy osób na marszu. Spodziewają się jednak, zawsze mają nadzieję, że więcej. Oczywiście centrum jest wielkie. Na policję. No teraz jak linia myśla, to chyba nie ma potrzeby z przegódkami na policję. Ale to dopiero po południu, dopiero wieczorem, to się wszystko zaczyna. Ja tutaj latałam też po trasie łazienkowskiej przez lata całe z kamerą. Trzeba uważać, żeby gdzie jak leci jakaś cegłówka, bo to świat średniowieczny. Proszę Państwa, świat kościołów to jest świat średniowieczny. No to więc wśród uczestników są politycy opozycji. Pana Boga, do Pana Boga modli się pod figurą, a diabła ma za skórą. To trzeba rzucać hasła, ale uważać, że to nie leci. Hasła. Protest, niezadowolenie wobec tego, co się dzieje obecnie w kraju. A przy okazji zademonstrować, że jesteśmy też patriotami. 11 listopada to także nasz święt. Czyli hasła i na zasadzie grobów podbielanych pod hasła. Nasze inspiracje to człowiek moich ideałów, czyli równość, praw człowieka, praw kobiet. Odnieść takie wrażenie, że monopol na patriotyzm mają w Polsce ugrupowania prawicowe, a my chcemy pokazać, że tak nie jest, że patriotyzm nie należy. Patriotyzmu nie zawsze należy łączyć z nacjonalizmem czy pewnym szaleństwem. Marsz KOD-u z kolei o 15 z Placu Zamkowego ma ruszyć kolejna dłuższa demonstracja organizowana przez koalicję antyfaszystowską. Szczegółowe trasy dzisiejszych demonstracji można znaleźć na stronach warszawskiego ratusza, a relacje z ich przebiegu oczywiście można usłyszeć w Radio TOK FM. Walka z bezrobociem, służba zdrowia i imigracja to trzy priorytety nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych. Przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych Donald Trump po rozmowie z liderami republikanów w kongresie mówił, że kwestią imigrantów zajmie się bardzo zdecydowanie. Prezydent elect szuka kandydatów do swojej administracji. Jedynym pewnym stanowiska jest Mike Pence, który będzie wiceprezydentem. Po powrocie do rodziny Indiany Pence prosił swoich sympatyków o wsparcie. A proszę was o modlitwę, byśmy mogli pchnąć do przodu nasz kraj, odnowić nasz amerykański sen. Chcemy poprawić jakość życia obywateli, zasypać podziały, by zbudować w ostatnią przyszłość sprostwić. Wśród kandydatów na ważne stanowiska w administracji Trumpa wymienia się m.in. wspierającego w kampanii Rudolfa Giulianiego byłego burmistrza Nowego Jorku i Boba Carsona, który chciał być kandydatem Republikanów na prezydenta. Rządy państw Unii zgodziły się na przedłużenie o kolejne 3 miesiące kontroli na niektórych wewnętrznych granicach w strefie Schengen. Niemcy, Austria, Dania, Szwecja i Norwegia wprowadziły tymczasowe kontrole w części swoich granic od jesieni ubiegłego roku, to w związku z kryzysem migracyjnym. W informacjach to GFM to wszystko, kolejno o 14.20. Pogoda. Dziś sporo chmur z większymi przejaśnieniami, możliwe słaby deszcz ze śniegiem, a w górach śnieg na termometrach od minus 2 stopni na północnym wschodzie.
Zachodzie do 6 lokalnie na południowym wschodzie oraz nad samym morzem. Radio TOK FM, pierwsze radio informacyjne. Będziemy po prostu mówić o tym, że tam to przynajmniej lepiej. Nasi piłkarze są gotowi. Przekonuje Kuba Błaszczykowski. Naprawdę wszystko i motywacja, i zaangażowanie, i koncentracja jest na najwyższym poziomie. A tym zdajemy sobie sprawę z trudności zadania, chcemy wykonać jak najlepiej. Zatem wszystko gotowe do gry. W Bukareszcie świeci słońce, jest około 10 stopni Celsjusza. Początek meczu 20:45 czasu polskiego. Bukareszt, Adam Malej. 14.05 jak Bieliszewski. Przy mikrofonie ze mną w studiu goście profesor Klaus Bachmann, Uniwersytet SWPS. Dzień dobry. Michał Zotowski, Krytyka Polityczna. Dzień dobry. I Paweł Cyrzyński, Portal Post, który stają uchodźcy. Dzień dobry. O czym naszym zdaniem? On się pyta, o czym jest 11 listopada. No bo ludzie nie wiedzą. Potrzebne są hasła. No tak. 11 listopada to dużej wierze przejęty. O czym jest udają w Polacji? Kręcą salcesony tu najbardziej w Warszawie. Chytre salcesony tłuste, a tłuszczawe najbardziej tu w Warszawie. Symboliczne, które nijak się nie ma do procesu historycznego, z jakim ten dzień rzeczywiście się wiązał, bo w czasach, kiedy Józef Piłsudski wracał do Magdeburga, do Warszawy, a następnie przejmował władzę, to Roman Dmowski z Paryża wraz z Komitetem Narodowym Polskim ogłosili, że to jest wszystko jakiś niemiecki spisek. W związku z tym no, ten bezpośredni udział narodowców, którym nie należy odbierać zasług, jeśli w ogóle jeśli generalnie chodzi o proces odzyskiwania niepodległości przez Polskę, akurat przy okazji 11 listopada był, ich udział był umiarkowany. Więc na gruncie, przepraszam, że użyję takiej konserwatywnej kategorii prawdy historycznej, to na gruncie prawdy historycznej narodowcy z tym świętem mają niewiele wspólnego. To było święto środowiska naprawdę politycznego, które było endecji głęboko wrogie. Oczywiście po śmierci Józefa Piłsudskiego w 1945 roku to wszystko zaczęło się komplikować. Obóz Piłsudczykowski zaczął się nacjonalizować, tak bym powiedział, że zaczął się zbliżać w swoim myśleniu, zwłaszcza w stosunku do mniejszości narodowych, do cacyrleckich, no ale niewątpliwie w momencie, kiedy to właściwie wydarzenie, czyli ten koniec roku 18, kiedy do niego doszło, no to wtedy narodowcy byli ci indziej, co nie znaczy, że zupełnie nie mieli nic wspólnego, podkreślmy, z tymi wszystkimi wydarzeniami politycznymi pierwszego dwudziestolecia, które doprowadziły XX wieku, które doprowadziły do niepodległości. Niemniej z 11 listopada narodowcy mają wspólne niewiele. No i stało się to takim... stało się to święto niestety okazją do tego, żeby definiować narodowość, polskość, patriotyzm w sposób głęboko sprzeczny z tym, jak definiowało to środowisko, które najsilniejsze do niepodległości przyczyniło, czyli środowisko lewicy niepodległościowej. A gdyby się zastanowić nad tym, co się dzieje dzisiaj, co się dzieje teraz na ulicy, to o czym to jest? Pokojowe, no niewątpliwie z pamięcią historyczną to ma rzeczywiście niewiele wspólnego. Mam wrażenie, że obojętnie, który z tych marszów, jakby wszystkie razy, Bronisław Komorowski podkreślał, że jakoś nie świętują nie ma demokracji momentu odzyskania niepodległości, a także nie ma niepodległości dzisiaj. Bez demokracji Bronisław Komorowski akcentował to, że zarówno w 1918 roku, jak i w 1989 Postępnie się skłonili, one były niezagospodarowane i oni to w tej chwili tak naprawdę dopiero zaczyna się jakaś, nie chcę powiedzieć walka, ale próba definiowania poszczególnych symboli między poszczególnymi, niepodległościowych między poszczególnymi grupami społecznymi i to chyba się w tej chwili też między innymi dzieje na warszawskich ulicach. Dla każdego i mimo tego, że co znowu się kiedyś stało też odwrotnie, to znaczy, że co ten dysmog na przykład, to był pierwotny był pomysł etyków, co został przyjęty później i przez Piłsudczyków, i przez nas, prawda, wszyscy o tym mówimy, nie zdajemy sobie sprawy, że to pierwotnie było właściwie skierowane przeciwko Piłsudczykom, czy nawet samemu Piłsudskiego. Bo jak najświętsza pani Antoni Piłsudski, ale was zmadza za Słowacki, ale nie znalazł go dowódcy. No tak, tak. Zdarza się. Ale w takim dużym dystansie to takie historyczne
powiedziałbym, daty, to mają to do siebie, że często się bardzo silnie rytualizują. I wtedy po prostu są taką okazją, żeby coś pokazać. Ja nie znam, teraz się zastanawiam, nie znam w Niemczech albo w innym kraju czegoś takiego, ale to nie znaczy, że nie ma, to znaczy tylko, że po prostu teraz zapatrzmy się w kategoriach polskich. Dobrze wiedzą ci Polacy, że opatię zachodzi. Polacy, centralni, Kwerska, osiem nadziei, że jak nie ma heroszy, przez ateistów do jakichkolwiek z Marsa, Marsem nawiedzonych jedziemy, lecimy, przejdzie i to linia myśla tutaj. Wszyscy Polacy dobrze wiedzą o na Saskiej Kępie wszystko, że jest linia myśla. Wolny dzień, fajnie. Radio to GFM, Euro, Conchita, Barbie, David, Langström, Ekstra. Linia myśla. Która tak jak już powiedziałem, spokojnie przemierza przez ulicę Ochoty i zmierza już w kierunku Pola jednak będę tego czekać. Znaczy, gdyby się zastanowić nad tym, czy to jest rozmowa o symbolach, czy to jest rozmowa o tym, co to znaczy patriotyzm, co to jest. Czy nie, to mogłaby być rozmowa o tym, czym jest patriotyzm. Niewątpliwie to przechwycenie, wiąże się z wyborem i dowartościowaniem tej godzinnej tradycji związanej z historią narodu polskiego. I rzeczywiście takie pojęcie, które niestety zostało skompromitowane przez władze komunistyczne, przez jej propagandę, było takie pojęcie jak postępowe tradycje narodu polskiego, które właśnie dzisiaj budzi raczej taki uśmiech ironiczny w związku z tym, że to była taki gwóźdź narracji historycznej w PRL, że to jest coś, co zostało gdzieś zepchnięte na margines, gdzie cała tradycja lewicowa została w zasadzie zredukowana w pamięci zbiorowej powszechnej do komunizmu i do komunizmu przywiezionego tutaj na obce bagneta względnie zrzuconego na spadochronie. Grupa inicjatywna Polskiej Partii Robotniczej w ten sposób się zdecydowała się w Polsce. I 11 listopada jest rzeczywiście takim dość smutnym przykładem tego, że to zawłaszczenie się udało. Ja jestem po części skłonny się zgodzić z tą tezą, że to było tylko sięgnięcie po to, co leży na ulicy, bo w latach 90. 11 listopada było obchodzone jako święto państwowe, no właśnie jako dzień wolny, flagi wywieszone na ulicach i prezydent przemawiał na Placu Piłsudskiego, czasem jakaś defilada była o wojnie. Ale to właściwie tyle, tak? To znaczy niewiele ponadto nie toczyły się jakieś istotne spory. To było takie typowe wydarzenie rocznicowe w konwencji Akademii, natomiast to nie było przedmiot walki politycznej. Nie było mowy o tym, żeby były jakieś cztery marsze. Czy wszystkim w latach 90. ja nie umiem sobie wyobrazić żadnego młodego człowieka wówczas, nie wiem, licealisty czy studenta, który by się przegrał w polską flagę. To znaczy, chodzi mi o tą odzież patriotyczną, która teraz święci takie triumfy, prawda? To by to jest jakaś zupełna... To znaczy, rzeczywiście te debaty, spory, bo to też nie jest tak, że one się nie toczyły, ale one dotyczyły środowisk inteligenckich tak naprawdę. No i ewentualnie przy okazji wyborów można było, szczególnie prawica, no to wtedy to podnosiła, no i wtedy na kontrze, czy w reakcji do tego strona, czy to centrowa, czy to strona lewicowa prezentowała jakieś inne wizje polskości, czy wizje historii najnowszej, bo to się do tego też sprowadzało, do oceny PRL, do oceny tych różnych wątków naszej tradycji. Dziś wydaje się rzeczywiście, ale to co jest chyba istotne i to, co widać bardzo mocno tego 11 listopada, to jest to, że centrum i lewica zostały jakoś po części z własnej winy chyba wypchnięte z tego dnia, tak? Mimo, że tak jak mówię, jeśli popatrzymy na to, co się realnie wtedy wydarzyło i z czym się ten dzień tak naprawdę wiąże, z jaką datą, z jakimi wydarzeniami, no to ten udział lewicy w tym procesie był nieproporcjonalnie wielki, tak? A myślę, że dałoby się bronić tezy, że był większy niż środowisk tych, do których odwołują się dzisiaj narodowcy.
zwłaszcza jeśli chodzi o walkę o niepodległość, przepraszam, o czyn, a także o zbrojeń. w tym momencie walka o definicję narodu i definicję patriotyzmu, tego co się w nim mieści, a co się w nim mieści, kto jest nasz, kto jest obcy, jaki poziom różnorodności, to jest nasza. No i na poziomie symbolicznym wygląda na to, że lewica i centrum są, powiedziałbym, nie tyle w odwrocie, co są w głębokiej defensywie i próbują jakoś odzyskać pole, ale dopiero zaczynają. Ja też bym w zasadzie spróbował odpowiedzieć na pytanie nie jak inaczej w tej chwili, te ruchy wszystkie i ta dyskusja, która się dzieje, toczy na ulicach i nie tylko. Odpowiadam na pytanie, jaki jest patriotyzm centrum lewicy, czy jest patriotyzm z jednej strony oczywiście nie ma, że coś drgnęło, i co ciekawe, o wiele częściej lewica i liberałowie zaczynają używać pewnych kategorii, które również używa prawica, czyli zaczynamy mówić pewnym wspólnym językiem, chociaż różnie czasami definiując te słowa, ale wcześniej jednak o wiele rzadziej się mówiło o pewnym piśmie lewicy, czy na poziomie masowym może się rzadziej mówiło, bo jak się poczytali Essay Adama Michnika z lat 90., to tam jest bardzo dużo o różnych tradycjach polskości, prawda? Tylko że to nie jest coś, co to a propos tego licealisty, tak, który idzie albo nie idzie, no to rzeczywiście lata 90. to było niewyobrażalne. Mam wrażenie, że wtedy dystans do tych narodowych symboli był ogromny. Takie poczucie, że to jest w pewnym sensie żenada w ogóle spacerować pod polską flagą. To tylko się kojarzyło właśnie z marszami pierwszomajowymi i z takimi historiami. To pewnie mogłoby być jakaś forma odreagowania też tego kolektywizmu i tego narzucania rozmaitych rytuałów świętowania, no ale też wynikało z tego, że z jednej strony wielu osobom to się kojarzyło, czy język narodowy kojarzył się wyłącznie niemal z językiem prawicy, czy wręcz skrajnej prawicy, a z drugiej strony jednak ze względu też na inne warunki komunikacyjne, to znaczy funkcjonowanie mediów na innej zasadzie, mediów jednak zarządzanych przez środowiska inteligenckie, czy to prasa, czy telewizja, ta skrajna prawica była jednak zmarginalizowana w tym głównym. I już wiadomo. Z tym jest jeszcze jeden wątek. Wrócimy do informacji. Jest 14.17. W Polsce. No, w Polsce, która nie jest Polską przedstawiona realistycznie. Jest to Polska przyszłości, przeszłości, imaginacji, marzenia, lęków również, do czego to może dojść. Także, po niepodległościowych marszach, mszach i mowach nadchodzi czas ich podsumowania w studiu Radia TOK FM od 18 do 21, pełne ekspertów i polityków. Będziemy i monitorować wydarzenia na warszawskich ulicach i pytać o genezę polskiego nacjonalizmu. Karolina Lewicka, do usłyszenia w piątek. Cenzora, a jednocześnie, która okazała się skuteczna w skomplikowanym świecie współczesnym i potrafi go opisywać. Przygotuj swoje BMW na ciutne wyobrażenie. Teraz zyskasz 10%, wybierając kompletne koła siłowe. Wybrałeś BMW Leasing. Dodaj koła do kwoty raty i jedź bezpiecznie. Przekuj dealerów BMW. BMW. Dołącz. Katoliczka i muzułmanina. Heteroseksualista Ikea. Anastasia i Kalima. Wybrać w piątek 11 listopada. Na gazeta.pl. Łączka z Polska. Już za sobotę 24 listopada. Kierownicze położone Centrum Konferencyjnym Rzeszowa koło Świnicy. Piątek to Lśląskiej Dalki Organizacji Pozarządowej 2016. Ponad 60 organizacji pozarządowych. Konferencja co najmniej w Torii. Dlaczego? Występy artystyczne oraz prezentacje to Lśląskich organizacji. Stylek wolny. Zapraszamy. Z Państwa obecnością to będzie prawdziwy dzień społecznej supermocy. Szczególne strony organizatora Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowej DFOP.org. Wydarzenie dofinansowane ze środków budżetu samorządu województwa dolnośląskiego z DEFI. Dodatkowa gotówka jest po to, by ułatwiać życie. Bo jak dostajesz coś ekstra, to po to, by było ci lżej, a nie na odwrót. W Eurobanku doskonale to rozumiemy. Dlatego przenieś do nas swoje kredyty i zapytaj, ile dodatkowej gotówki możesz dostać bez zwiększania swoich rat. Udzielenie kredytu konsolidacyjnego dostępnego w kwotach od 2000 zł do 150 000 zł.
tysięcy złotych na okres od 3 do 108 lat, w tym możliwość otrzymania dodatkowej gotówki zależy od wyniku oceny zdolności kredytowej i wnioskowanej kwoty kredytu. Szczegóły, w tym regulamin udzielania pożyczek i kredytów przez Eurobank S.A. Opłaty i prowizje dostępne są na eurobank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Eurobank. Na co dzień. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Adam Łoska, zapraszamy. Ruszą Marsz Niepodległości organizowany w Warszawie przez narodowców. Hasło tegorocznego marszu to Polska Bastionem Europy. Organizatorzy zapowiadali udział 50 tysięcy osób. Na rondzie do kole Straż Marszu Niepodległości zasłoniła czarnymi płachtami idzie do obywateli RP. Policja nie interweniuje mimo woli uczestników demonstracji. Czoło marszu zbliża się właśnie do ronda do kole. Celem marszu są Głonia w okolicach Stadionu Narodowego. Z kolei w kierunku Pola Mokotowskiego idzie marsz organizowany przez Komitet Obrony Demokracji. Bierze w nim udział około 10 tysięcy osób, a o 15 na placu zamkowym rozpoczyna się demonstracja antyfaszystowska. ONZ alarmuje, że bojownicy państwa islamskiego zabili w tym tygodniu dziesiątki tysięcy ludzi wokół Mosulu. Dżihadyści gromadzą zapasy amoniaku i sierpni na obszarach zamieszkanych przez cywilów, aby być może użyć ich jako broni chemicznej. Jak poinformowała rzeczniczka Biura Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw Człowieka, około 25 km na południe od Mosulu odkryto masowy grób, w którym było ponad 100 ciał, a był to tylko jeden z wielu takich grobów. Kanclerz Niemiec Angela Merkel przeprowadziła wieczorem pierwszą rozmowę telefoniczną z Donaldem Trumpem, zapewniając go o ścisłej współpracy w oparciu o wspólne wartości, poinformował zastępca rzecznika niemieckiego rządu. Jak dodał, Merkel i Trump mają spotkać się najpóźniej w przyszłym tygodniu podczas szczytu G20, w przyszłym roku podczas szczytu G20 w Niemczech. Dotychczas Merkel i Trump nie poznali się, nie było ku temu ani okazji, ani powodu, a w czwartek Merkel spotka się z urzędującym prezydentem USA Barackiem Obamą, który w przyszłym tygodniu przyjedzie do Berlina z dwudniową pożegnalną wizytą. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne. Powiązanie świata osób ze światem ich patronów. Jeśli chcielibyśmy scharakteryzować gatunek, jak napisał pan tę książkę, to jak pan by go ocenił? Bo to jest taka pastisz powieści kryminalnej, powieści politycznej, trochę takiej sowizacji. A jak według pana, jak myślał pan, że w którą stronę ta książka idzie? Zaczął się taki proces i to trudno powiedzieć, czy to jest wprowadzenie popkultury do dyskusji o historii, czy kulturalizacja historii, czy odwrotnie historyzacja kultury, czy coś takiego. Ale ten proces polega między innymi na tym, że teraz mamy młodzież patriotyczną, ale mamy też na przykład, jak to się nazywa po polsku, reenactment po angielsku, czy rekonstrukcja zdrowia, dziękuję, tak. Rekonstrukcje historyczne, na przykład Rzeszy Łódzkiej, takich bitew, tak? To jest likwidacja getta. To o tym nie słyszałem jeszcze. Ja to znam trochę z Dolnego Śląska, jeszcze zanim przyjechałem do Warszawy. Tam to się na wsi bardzo często odbywa w stosunku do jakichś bitew napoleońskich tam, i tak dalej. I to tak się zaczęło i mam wrażenie, że to doprowadziło do takiej politizacji trochę, takiej kulturalnej politizacji pewnych warstw społecznych, jeszcze tak można powiedzieć, które tymi intelektualnymi dyskusjami na temat historii, tymi sporami, co to jest patriotyzm i tak dalej, nie byli specjalnie zainteresowani, ale oni to, jakby to powiedzieć, kiedy my na uczelniach o tym dyskutowaliśmy, czytając książki, to oni to odkrywali po prostu przez akcję, przez praktykę, tak. I to doprowadziło do polityzacji pewnych środowisk, które do tego momentu historią specjalnie się nie zajmowali, albo ewentualnie, nie wiem, problem Łoszyńskiego obrażali, prawda, i na tym koniec. I to się stało faktycznie chyba wyłącznie na prawicy. Więc to jest, jak to powiedzieć, te dyskusje na lewicy albo w centrum, jak teraz tutaj ma
mamy taki zwyczaj mówić, prawda, to oni się toczą dalej. Natomiast nie udało się ani centrum, ani lewice dotrzeć do środowiska poza tym kręgiem, który jest zainteresowany taką intelektualną refleksją na temat historii, patriotyzmu i tak dalej. Znaczy tak, nie ma tam tej popkulturyzacji. Tu tylko powrócił trochę skąd jedna dygresja przelogowa. Wołoszański jako popularyzator historii Polski, ciekawe, że jego opowieść była nie tyle opowieścią nacjonalistyczną, jak taką spiskową bardziej. To taka konwencja, prawda? To też dla bardzo wielu ludzi było fascynujące, ale nie broń Boże, jakby nie przekładało się na myśli nacjonalistyczne. Ja bym trochę poprawił tej lewicy, bo takie próby są podejmowane. Myślę, też krytyki politycznej w Łodzi na przykład przypominało historię rewolucji 1905 roku nie tylko poprzez książki Wielką, poprzez przewodnik, ale także przez obchody w mieście i rekonstrukcję walki na barykadach z powstania czy rewolucji 1905 roku. To był spór historyków o to, czy to jest powstanie czy rewolucja. I obecny partyzant też próbuje te wątki przypominać tą właśnie lewicową historię, czy historię niepodległościowego socjalizmu, czy walk emancypacyjnych. Także to wchodzi również na ten poziom taki pozaintelektualny, poza akademicki. Ale rzeczywiście też ważne wydaje mi się tutaj, na prawicy wydaje mi się też istotna taka tendencja, że ta popkulturyzacja, powiedziałbym po prostu to jest jedna rzecz, ale jest jeszcze drugi wątek, mianowicie pewne przesunięcie prawicowego dyskursu na prawo. Co to znaczy? Otóż jeszcze kilkanaście lat temu, kiedy budowano dopiero Muzeum Powstania Warszawskiego, wydawało się, że to muzeum właśnie będzie tym ośrodkiem nie tylko prawicowego, oni chcieli to oczywiście uczynić za pełen uniwersalny przekaz, czyli ogólnonarodowy, ale że to będzie ośrodek, że Powstanie Warszawskie i jego upamiętnienie będzie tym centralnym miejscem zbiorowej takiej polskiej narracji historycznej. No i jeden z twórców muzeum dawno powiedział mi, czy podzielił się taką refleksją, że ten patriotyzm, bo rozmawialiśmy na terenie muzeum, powiedział, że to już nie jest patriotyzm tej władzy. To znaczy, że ta narracja się przesunęła. To już nie jest AK, które jest ogólnonarodowe jednak i historycznie rzecz biorąc było organizacją, oczywiście zbrojną, ale w sensie politycznym, pluralistyczną, tak, obejmującą różne nurty od lewicy poza komunistami oczywiście do prawicy konserwatywnej bez skrajnych nacjonalistów. Teraz nastąpiło przesunięcie, prawda? Stąd żołnierzy wyklętych, czyli antykomunistycznego, przede wszystkim skrajnie prawicowego podziemia zbrojnego. To jest bardzo znaczące przesunięcie, prawda? Bo ta pierwsza narracja, ona była często przez ludzi lewicy z różnych powodów krytykowana. Niemniej ona jednak zakładała dość dużą pojemność, powiedzmy, tak, znaczy, że dużo różnych tradycji mogło się jeszcze w tym zmieścić. Ja mieszkam niedaleko pomnika oddziałów wojskowych PPS z Powstania Warszawskiego, na przykład Polskiej Partii Socjalistycznej, prawda? I teraz ta narracja głównego nurtu prawicy już wygląda inaczej. Ona już jest przesunięta na prawo, jeszcze bardziej niż była, i ona zakłada, że już nie wszyscy się mieszczą w tej głównej narracji. To znaczy nie wszystkie tradycje, tylko raczej tradycja sprofilowana bardzo mocno ideologią. To już wszystkiego dodało oczywiście tendencje rebelne i jakiś taki skrót, że moim zdaniem jest trudno jednoznacznie opisać i wytłumaczyć na prawo. Trudno jest opisać między innymi dlatego, że kiedy się spojrzy na przykład na wyborców, którzy się opowiadali Wielkiej Brytanii za Brexitem, albo teraz za tymi, którzy w Stanach Zjednoczonych wybrali Trumpa, to często są ludzie starsi pokolenia, ci młodzi byli przeciwko. W Polsce mamy troszkę na odwrót, to ci młodzi są lepiej prawica konserwatywna, więc jakby to mówię bardziej o pewnych tendencjach mówienia, takich narracji wskazanych na narodową, czy w stronę pewnej fantazji o takiej samowystarczalnej wspólnocie, która jest bezpieczna i zamknięta w tym rozdrganym świecie, że tak powiem, a przynajmniej się mówi o tym, że jest rozdrgany i kiedy ludzie tracą autorytety i symboliczną podmiotowość i tak dalej. To jest na pewno kusząca misja dla wielu ludzi. Często o wiele prostsze do przyjęcia i do przetrawienia i do utożsamienia się z tym. Teraz rzeczywiście ciekawe jest to, że ta historia pokoleniowa. Tutaj jednak chciałbym
pisał. Na moment jeszcze wrócić do tej rozmowy o będę mógł drukować, przełomie i o tym, co się zaczęło dziać między 90 latami, a tymi 2000-tymi. I o tym, co ta niby taki bardziej lewicowy obóz, jaki on miał problem z symbolami narodowymi i w ogóle z takim podejściem do tematu, tematów okołonarodowych i dobrą ilustracją byłaby taka moja rozmowa gdzieś chyba z 2003-2004 roku z Agnieszką Graf, gdy się zastanawialiśmy, czy w ogóle na Paradzie Równości będzie się pojawiać w Polsce. A jakiego wtedy kupuję? Czy chyba powinny, bo to w zasadzie dlaczego my się dystansujemy i oddajemy pole tej rzeczy? No, dzisiaj nowy film, co powiedziałaby, bo mówi to bardzo często Agnieszka Graf, to znaczy, że oczywiście powinny, dlatego, że patriotyzm i przywiązanie do wspólnoty narodowej absolutnie nie jest czymś, na co monopol powinna mieć prawica. I tutaj wiem, że dla Agnieszki inspiracją jest historia Stanów Zjednoczonych, gdzie ta tradycja takiego liberalnego czy postępowego patriotyzmu jest potężna, bardzo silna. I takim intelektualnym, chyba najmocniejszym tego wyrazem była książka Richarda Rortiego, która się nazywa Dziewięć Our Country, co po polsku nie do końca zręcznie przetłumaczono, spełniając obietnice naszego kraju, krótko mówiąc, że idea emancypacyjna różnego rodzaju dotycząca czy to praw mniejszości, ale także dotycząca pewnych konfliktów klasowych, czy praw robotników, praw pracowników, wpisywano w taką narrację ogólnonarodową o źródłach budowania swojej ojczyzny, źródła budowania wolnościowego projektu politycznego. Krótko mówiąc, postępowość w Stanach Zjednoczonych jest wpisana, czy bardzo często jest skutecznie zresztą wpisywana w opowieść ogólnonarodową. Takim językiem chociaż prezentowała się Rosja, prawda? Posługuje się też często. Tym bardziej lewicowa lewica.